Do majonezu domowego potrzebujemy jedno porządne duże jajko, najlepiej żeby to było wiejskie jajko lub dwa mniejsze. Bazą do majonezu jest właśnie żółtko. Białko nam nie będzie potrzebne i bardzo dobrej jakości olej z pierwszego tłoczenia, tłoczony na zimno. Nieprawdą jest, że majonez jest niezdrowy. Właśnie z zawartością takiego oleju naprawdę to wspaniałe źródło zdrowia, tłuszczy, bezcennych przy naszym metabolizmie i prawidłowym rozwoju. Przepujemy troszeczkę żółtko. Wąziusieńkim strumieniem wlewamy olej, bo to jest ważne. Po prostu jak przeholujemy, żółtko nam się zważy. Już teraz widać, jak majonez zgęstniał. I już w tej chwili można go troszeczkę rozcieńczyć, tylko sokiem z cytryny. Pamiętajmy, nie używajmy octu, nie trujmy się. Jest cytryna, bardzo dobrze nam rozrzedzi majonez, jak również i przyprawi na odpowiednią kwasowość. A już na pewno nie używajcie kwasków żadnych cytrynowych. Już mamy zawsze, możemy robić dalej. Majonez znowu zrobił się gęsty, więc znowu dodaję soku z cytryny. Tego soku z cytryny naprawdę potrzeba bardzo dużo. Przeważnie na pół litra oleju ja przynajmniej zużywam około jednej, sok z jednej cytryny. I to takiej sporej. Drugim takim dobrym sposobem na rozcieńczenie majonezu jest świetny sok z ogórków kwaszonych, kiszonych, w żadnym razie konserwowych. Już to ocet jabłkowy, winny, ale nie spirytusowy. Octem spirytusowym możemy sobie sprzątać, odkażać widelce, noże. Widać, jaki majonez jest piękny. Już jest znowu gęsty, więc znowu dodam cytryny. Naturalne przyprawy są najlepsze. Cytrynę też należy dobrze wypłukać i sparzyć pod wrzątkiem. Widzicie, nie jest to trudne, tylko trzeba po prostu się uzbroić w cierpliwość i małym strumieniem ten olej dodawać do żółtka. Można już dostać w sklepie tłoczony na zimno olej z siemienia lnianego połączony z rzepakowym, również tłoczonym na zimno, 3 ziarna. Ja właśnie takie ostatnio kupuję. Mam nadzieję, że to jest olej tłoczony na zimno. Różnie to z tym może być, ale można zamówić w internecie olej z siemienia lnianego i cieszyć się naprawdę smakiem wspaniałego domowego majonezu. A przyda nam się do wszystkiego. Od nawet taka prosta kombinacja przygotowuje prostą sałatkę z kalafiora i z brokuła. Dodam do tego tylko podstawowe przyprawy i troszkę majonezu. Będzie przepyszna. Zawsze lubię dodać do majonezu troszkę chrzanu. Z tym, że niedużo, taką płaską łyżeczkę. I z jedną łyżeczkę musztardy. Majonez potrzebuje słodyczy. On naprawdę bez udziału cukru nie jest dobry, a miodu nie polecam. Może popsuć smak majonezu. Dam na początek 1,5 łyżeczki. Ten cukier trzcinowy nie jest tak słodki jak zwyczajny cukier. Zwyczajnego wystarczy wsypać 1 łyżeczkę. Do tego jeszcze dam troszeczkę soli. I jeszcze jeden taki składnik. Wolę go do majonezu od pieprzu. Jest wyraźniejszy w smaku. Jak dla mnie chili w ogóle jest niesamowite. Sypię sobie go na dłoń. Później trzeba tą dłoń umyć.
Nie daj Boże, żeby była tu jakaś rana. Ale taka niewielka szczypta. Smak z chili majonezu jest po prostu niesamowity. Także trzeba pamiętać, w razie gdy tak zrobimy jak ja, żeby tą rękę wyczyścić z tego, bo będzie nas szczypała, nawet jeśli nie jest zraniona. Jeszcze się pokuszę, kiedyś sama zrobię własną musztardę. Dam Wam natychmiast o tym znać, pojawi się film. I cały czas pompuję jeszcze sok z cytryny. Tu już chyba nic więcej nie wycisnę. No i oczywiście próbujemy. No nie, odjazd. Pycha. Każdy na pewno w domu ma jakieś słoiki. Należy je wcześniej wyparzyć. Ten majonez będziemy sobie zużywać przy najbliższej okazji w ciągu tygodnia. Dłużej nie ma sensu. Najdłużej przetrzymujemy około tygodnia. To jest majonez naturalny, bez konserwantów. Te sklepowe to mogą leżeć chyba nawet latami w sklepie i jeszcze wyglądają jak majonez. Wrzucamy sobie do słoiczka. Możecie przyrządzać mnóstwo sosów. Musztardowych, szanowy. Kurczę, no mnóstwo. Także zrobić sobie taki majonez to jest frajda. O, a tą resztkę zużyję właśnie do sałaty. I obowiązkowo do lodówki. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten przepis. Zapraszam do tego przepisu. Subskrybujcie, komentujcie.